Siemaneczko, prawy, lewy skif, z tej strony witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Dwa miechy, tyle czasu mnie nie było, mam nadzieję, że się stęskniliście, bo ja się z wami stęskniłem. Dzisiaj chciałem wam trochę powiedzieć o tym, co się u mnie dzieje w wioślarskim świecie, w moim wioślarskim prywatnym świecie, bo trochę się zmieniło, pewien etap się zakończył, pewien etap się na nowo otworzył. Ale o tym za chwilę, bo teraz nie ma już czasu, jest już późno, czas jechać na trening. Jedziemy! Jesteśmy właśnie przy Wacisławia Wrocław. Tutaj będę teraz trenował wioślarstwo. Zakończyłem etap wioślarstwa akademickiego. Koniec z wiosłowaniem na 1000 metrów, koniec ze startami na 800 najprawdopodobniej. Chyba, że na jakichś mniejszych zawodach. Natomiast teraz przygotowuję się do startu wszechpolskich seniorów. Właśnie w tym klubie, gdzie to albo jedynka, dwójka, albo czwórka. Zobaczymy, czy to czas pokaże. No i dzisiaj pokażę wam troszkę, jak trenuję, jak to wszystko wygląda. Jestem już po dwóch treningach, dzisiaj zaczynam trzeci trening. Będzie ergomat, będzie basen wioślarski, czyli to, czego mi trochę brakowało w ostatnim czasie, głównie chodzi o basen. No i co, zaczynam przygodę z nowym klubem. Do później. Ja już gotowy na trening, lecimy na ergo. Piątce, można powiedzieć, standardowy trening ostatnio, bo trzeci raz przed treningiem głównym jedziemy piątkę z Mateuszem. Dzisiaj tak to się prezentuje. No i dzisiaj wyjątkowo, bo nie siłownia jak ostatnimi czasy, a idziemy na basen wioślarski. Zaraz basen wam pokażemy. W końcu basen na dwa wiosła z możliwością przestawienia na jedno wiosło, czyli to, co mieliśmy w starym klubie, czyli tam było tylko jedno wiosło, czyli jak na ósemce byśmy pływali. Tutaj mamy tą możliwość, że jeszcze możemy sobie ustawić basen na dwa wiosła, także dzisiaj raczej spróbujemy tego drugiego ustawienia, którego brakowało nam we wcześniejszym klubie. Także lecimy na basen. Nie będę ruszał, bo to już nie odbyć. No, wiesz, my tutaj tylko sprzątamy. Cześć. No, u mnie jest podnóżek bardzo ewidentnie niepotrzebny, ale się nie zmieści. Więc ja mam sytuację. Bo to jest między miejsca. A podjedź sobie, jak ci się podjeżdża. Ja bym się ok, tylko że patrz. Ja mógł nie wyjść. No. A tam nie to mogę. Wsiądź na tę górę, bo tu jest tyłu więcej miejsca, a jeszcze nie miejsca. A tu się już nie przesuniesz w ogóle? No. Słuchajcie, chcieliśmy z Batim nagrać, że siedzimy na pierwszych dwóch dziurach, czy jest elegancko. Natomiast na tym basenie ewidentnie na nasze wymiary no nie da się tu usiąść normalnie, więc siedzimy. Ja na dziurze drugiej, Mati na czwartej. Przede mną pustka. No i zaczynamy jednostkę na basenie. Zobaczymy, czy wszystko się da jechać. Mam nadzieję, że będzie elegancko już teraz przy tych innych nowych ustawieniach. Na ósemce zmienialiśmy, tutaj też trzeba zmieniać. Na wyjście, wychodzimy, pyk. Zaraz zabieramy się do podsumowania tego dnia, tego vloga i co? Przejdźmy do jakieś stronniejsze miejsce. Dobra, właśnie skończyliśmy z Mateuszem trening.
Podsumowując, to było 30 minut na basenie oraz 5 km na ergometrze. Jak na nas to dosyć dużo, jak na początek wchodzenia w nowy tryb treningowy. Mam nadzieję, że nowy klub nas polubi, nowy klub nam da nowe możliwości. Jak widzicie, to jest miłość na siłowni, którą potem kiedyś ją pokażę, o tym jak zrobimy sobie jakiś wspólny trening, czy to będzie na dociąganiu, które jest tam, gdzieś z tamtej strony, czy na ławce z tyłu. Trochę old school, trochę się to różni od tego, co mieliśmy wcześniej właśnie na klubie akademickim, a jak powiedziałem, rozdział akademicki zamykamy, otwieramy nowy, stary rozdział i to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Elo!